Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale KozFC. Przed nami mecz z Atletiki Bilbao, ale nie ukrywam, że nie interesuje mnie wejście z ławki na prawą pomoc i muszę powiedzieć, że czuję tutaj drobną atmosferę konfliktu z Simona już od samego początku. Z tego powodu, no że to co się dzieje w tej karierze jest absurdalne. Znowu, myślałem, że przynajmniej te błędy z rzucaniem na pozycje, które w ogóle nie są adekwatne, zniknęły, ale, ale nie. E, I nieważne, czy od pierwszej minuty, czy z ławki, e, to gdzie chce wystawiać nas szkoleniowiec jest mocno Powiedziałbym, dziwne, tu byśmy wyszli od pierwszej minuty na środku pomocy, nie? Martwi mnie to, martwi mnie to i trzeba chyba będzie zaraz poprosić o transfer. Zmieniłem pozycję, żeby nie było. Ja zmieniłem tę pozycję, przecież w poprzednim odcinku, e, a to w ogóle nie wpłynęło na, e, na to, co robi z nami menadżer. No nic, teraz gramy z y, Lipskiem i jesteśmy środkowym pomocnikiem. A na ataku występuje Jeffrey Kondogbia. GG, no nie? Naprawdę GG. Eee, no nic, wejdziemy, zagramy, eee, będziemy mieli gdzieś pozycję, a potem poprosimy o transfer. Chcę mieć Ksywę Mr. Champions League. To jest dla mnie naprawdę istotne, żeby pokazać, że w tej lidze my jesteśmy. Eee, jesteśmy. Nowym talentem, nie? I, i, i takim nowym e, wielkim graczem, i że ta gra w Europie e, to jest właśnie to, po, po co się nas kupuje. Dlatego Manchester City czy, czy inne PSG powinno myśleć o nas jako wzmocnieniu, bo my jesteśmy gwarantem goli na tym poziomie, który jest marzeniem tych klubów. Jak na razie w środku pomocy. Świetny przechwyt, ale ja już idę do przodu, nie mam zamiaru tej pomocy się trzymać. Sorry. E, nie interesuje mnie to zupełnie. Teraz Sanchez e, fajnie się pokazał. Proszę o tą piłkę w zasadzie nie prosiłem o piłkę w sumie, teraz jak o tym myślę. Wiecie co, ja szukam miejsca do strzału, bo mam dużo miejsc tej przestrzeni, ale to miało być takie uderzenie, wiecie, za zasłony, wyskakujące z za obrońcy, no ale niestety wskoczyło w nogę obrońcy, więc bez sensu. A teraz Brobej, Brobej szuka zejścia do środka. Tak naprawdę chyba nie, chyba czekał bardziej na kolegów, ale że nikt się nie pokazał, no to po prostu uderzył stały fragment gry, chyba z powodu ręki nie wiem, nie interesuje mnie to za bardzo. To był mój przerzut na drugą stronę, w sensie mocne podanie Po ziemi na drugą, stro drugą stronę, wiem, zrobiło wrażenie. A teraz może wrażenie zrobić uderzenie z dystansu, poprzecz! Czułem, że jak się rozpędzę, e, to tutaj naprawdę będzie, e, będzie miało szansę to uderzenie, bo nikt nie podchodził. E, piłkę mogłem sobie ułożyć idealnie. E, no i wyglądało to naprawdę fajnie. Teraz strzał i mamy asystę po tej bramce de pola. E, Nie spodziewałem się, że to, to, to skończy w siatce. Gulaszci nie doleciał. To, co mnie interesuje najbardziej, to to, kiedy Rodrigo de Paul będzie miał prawdziwą twarz, to raz. A dwa, e, czy tam była obcierka, czy też po prostu było to fenomenalne uderzenie? Zobaczmy, nie! To była odpalona rakieta, ziemia, powietrze, taka, że ja nie mam pytań. Zobaczcie, tutaj piła nikogo nie dotknęła, to po prostu był piekielnie mocny strzał. E, I drugie uderzenie z dystansu drużyny Atletico Madryt sprawia, że bramkarz wyciągać musi piłkę z siatki. E, pierwszy mój strzał w poprzeczkę, to było takie, wiecie, strzał. Ostrzegawcze, no a potem już nie było miejsca na, 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 na ostrzeganie. Było po prostu twarde wykonanie zadania. Fantastyczny gol Rodrigo de Pola, fatalne podanie teraz do mnie. Moretti ma pamiętny sezon. Ciekawy jestem, na czym polega pamiętność tego sezonu. No może po prostu dużo goli zdobyliśmy już teraz. Nie wiem. Wiem jedno, bardzo dobra interwencja Jana Oblaka. No zresztą to jest chyba jak. Jak mi się wydaje, nasz debiutancki sezon w Champions League, więc może też o to chodzi. Wygrywam tę głowę, nie dostaję za to plusa, a to było kluczowe, żebyśmy w tej akcji nie stracili piłki i mogli zapoczątkować kontrę. Proszę o zagranie od Kuni. E, ono zablokowało się na obrońcy, ale wydaje mi się, że poza tym było bardzo dobre. E, no walczymy tutaj w środku em, o futbolówkę. Jest Olmo, ale no już się bałem, że nam się coś tam wyleje w obronie. No, ale to, że ja muszę być w środku boiska, to jest dla mnie strasznie irytujące. Teraz dostępiło, o którą nie prosiłem, w ogóle nie byłem na nią gotowy. Dlatego też nawet nie wiedziałem, co zrobić, jeżeli uda się ją przyjąć. Mam nadzieję, że to, że będę operował tutaj, wypchnie mimo wszystko kondogbia jakoś na tę pozycję z tyłu. Ale tak się niestety nie dzieje. I zobaczcie, no kondogbia z kunią grają na ataku, a ja gram w pomocy. A Racic strzela piękną bramkę. To też może wynikać z tego, że nie ma środkowego pomocnika. Ale ja nie będę grał na środku pomocy. Mam to gdzieś. Jakby, wiecie, gdybym ja miał predyspozycję jakie Kolwiek do gry w, tej, w tym środku pomocy To spoko, a to jest po prostu głupi Błąd gry, ja nie mam zamiaru Przez niego sobie psuć zabawy e, Psuję sobie zabawę przez to, że nie umiem Minąć obrońcy Ale to jest też świadomy wybór e, Fatalne to podanie przez środek Bez pomysłu i bez sensu, ja o nie nie prosiłem No i Siri napędza Kolejną akcję Rosenbaum Sport e, Coś tam Herbelipsk e, <grystanie> po prostu a teraz Sportverein chyba to jest, nie? Tak mi się wydaje. E, mój dobry blok, fajnie, cieszy mnie to, że przydałem się do czegoś w obronie, e, ale już tak Ci cichcem, ci nie wiem czy widzieliście, udaje się w kierunku ataku, a teraz Jan fantastyczna e, interwencja, zobaczymy co się tu wydarzy. E, no, no nic się już nie wydarzyło dalej, bo myślałem, że oni może jeszcze tą piłę będą próbowali e, dorzucić, ale nie. E, dobra, cofnę się tu lekko, ale już, już wracam do ofensywy No słuchajcie, gdyby to była piłka nożna prawdziwa Gdyby to był prawdziwy trener To z pokorą przyjąłbym e, tę pozycję i argumentację Wiecie, jeżeli w klubie trener Każe wam grać na nieswojej pozycji No to absolutnie nie róbcie tego co ja e, Tylko, że to jest gra, nieprawdziwe życie I to nie jest prawdziwy pomysł A błąd e, po prostu Komputera, więc ja nie mam zamiaru tutaj Udawać, że, że, że wszystko jest w porządku I tyle Jorente do Rodrigo de Pola, Rodrigo de Pola do mnie. Ja spróbuję zagrać to do boku i udało się nawet nieźle, Halstenberg kupiony chyba nawet z Lipska e, ależ zrobiłem sztuczkę zróbmy ją jeszcze raz, ależ on to ma ależ on to ma, dobra, obrońcy nie podchodzą no to niech wiedzą, że popełnili błąd ale niestety tym razem uderzenie troszeczkę zbyt mocne e, dziwnie grają te defensywy, zarówno nasze jak i ich, jeśli chodzi o, o ten poziom gry, jest taka, że niby nie bronią, ale większość strzałów w końcu, koniec końców gdzieś tam jest poblokowanych i tak, e, więc, więc ciekawe to jest, że nie ma presu, ale ten mur jest na tyle skuteczny, że, że po prostu ciężko przez niego przejść, więc gra się koniec końców trudniej, ale nudniej też. No i mam wrażenie, że ta kariera od jakiegoś czasu wskakuje w ten taki wir popsucia. Wiecie o co mi chodzi. Wszystko było dobrze. A teraz dużo rzeczy zaczyna wyglądać, no nie tak, jak powinno i mieliśmy z tym niestety już do czynienia parokrotnie. A nie chciałbym kończyć kariery nie z mojej winy po raz kolejny. E, bo, bo ja się tym morettim naprawdę bawię dobrze. Miałem oczywiście plan na to, żeby jeszcze jedna kariera powstała, przynajmniej a, a może nawet dwie, e, no ale... No, na razie jestem bardzo niepocieszony. Zobaczmy, Angelino. Angelino, ładna ta piła i 2 do 1 dla RB Lipsk. Brobej nie mógł pomylić się w tej sytuacji. Nie powiem, że ona była jakaś super łatwa, no bo jednak to była piłka uderzona z powietrza, więc wtedy różne rzeczy wydarzyć się mogą. No, ale złożył się do niej doskonale. E, no i jest brama na 2 do 1. Eee, dostajemy piłę, odwracamy się, nie odwracamy się, bo wtedy ją stracimy, więc trzeba iść do przodu. Widzę Cię, Kunia, możesz dośrodkować to. No ale to trzeba dośrodkować, żeby coś z tego wyszło. Zatem kolejna akcja RB trwa w najlepsze. Zablokowane uderzenie. No idą bez, przez środek bez problemu, e, no bo nie mamy środkowych pomocników, w sensie jest jeden, e, no a ja nim nie jestem, a też nawet gdybym chciał być. To ja nie mam umiejętności ustawienia się, przejęcia piłki takich, żeby to cokolwiek zmieniało. E, więc jest to zupełnie po prostu bez sensu, żebym nawet próbował przyznam. Szczerze, I nie chce mi się próbować. Czemu mi się ma chcieć próbować? W ogóle czemu ja się mam tym przejmować i tłumaczyć? No nie no, stworzyłem sobie napastnika, chcę grać na napadzie, a gra na, daje na napad kondogbie, a mnie daje na boku. No co to jest w ogóle, znaczy na środku, co to jest w ogóle za pomysł? E, zobaczmy, Lukman, Brobej i kolejny gol. I bardzo dobrze, niech to Atletico odpada, niech to Atletiko spada. Bo jestem wściekły na sytuację, która e, ma obecnie miejsce. Zobaczymy, czy będą w stanie odrobić. E, no, dwa gole przewagi będzie miał Lipsk, e, jadąc do nas. Jest to do odrobienia, chociaż z taką grą, którą prezentujemy po zmianie poziomu, raczej nie. I to nie jest tak, że ja sobie nie radzę, tylko nie pamiętam akcji, którą wykonałaby ta drużyna, zatem jest to. Dosyć żałosne. E, trzymam się w podstawowej jedenastce. Ciekawy jestem, czy na kolejne starcie również zostaniemy wytypowani jako środkowy pomocnik. Oczywiście, że tak. E, no to co? Może się po prostu zmienię w środkowego pomocnika? Co, gro? Co wy na to? Jestem wkurzony. Nie, no jestem naprawdę wkurzony, bo słuchajcie, e, to jest kolejny raz, kiedy w tej grze e, dzieje się taki syf. Kolejny raz. Nie rozumiem, po prostu tego nie rozumiem, czemu ta gra musi być taka: pozycja, napastnik, środek, napastnik. Nie znaczy, nie środek, tylko właśnie napastnik. E, czekajcie, bo to był teraz click. E, e, pozycja, y, napastnik, e, jakie są środek, napastnik, lewa, prawa. No to napastnik po prostu. E, zapisujemy to. Wracamy do 84. E, no i co, zagraj mecz z kichonem. I wchodzimy na pozycję, i tak, prawego pomocnika. No przecież to jest absurdalnie bez sensu. Ja wiem, że może jest jakiś sposób, żeby to zmienić, ale słuchajcie, nie po to gramy w grę najnowszą na konsoli nowej generacji, żebym ja musiał trzy razy splunąć przez lewe ramię, zrobić pół salta i podrapać się prawą ręką za lewym uchem, żebym nie grała łaskawie wystawiła w odpowiednim miejscu, nie? I jeszcze spadłem na rezerwę. Dobra, ewidentnie się po prostu pokłóciliśmy, ewidentnie się pokłóciliśmy, mamy konflikt z trenerem, proszę o transfer i wal się typie, naprawdę, bo, bo, bo ja nie mam zamiaru wyjść już na boisko w tym sezonie, mogę być w klubie Kokosa, a co ciekawe, João Felix, wiecie gdzie poszedł? Do Realu Madryt, no ja mu się nie dziwię. Czekamy na propozycje transferowe, myślę, że pół Europy powinno się bić o napastnika tego typu. Prośba o transfer, eee, że lepiej, że lepiej będzie zostanie w klubie. Tak, lepiej ci będzie jak walniesz w łeb się w ścianę. A, jestem zły. Jak głową uderzysz w ścianę, to chciałem powiedzieć. Naprawdę jestem wściekły na to, co się dzieje. Gramy w tryb offline, a ja rajdżuję, jakbym po prostu. Nie wiem, co robił. Czekam na umieszczenie na liście, wtedy wypracuję poziom akceptacji przez menadżera dobry i tyle. Bo sorry, no, ale to to, to, to co się tutaj dzieje, to jest, to jest hit, nie? Albo coś innego na H, ale nie powiem co. Yy, prośba o transfer. Amazing, fajnie, super. Oj gro. Oj grobo, zaraz powiem słowa, po których nie zarobię na tym filmie. Naprawdę. Jak można stworzyć takie coś? Jak można stworzyć grę, która nie działa? Dosłownie tryb kariery zawodnika nie działa. I nie ma tak, że czasami się coś zgliczuje. To jest która kariera z rzędu, która się psuje w ten sam konkretny sposób. No nic, cały czas będziemy forsowali odejście z klubu. E, musimy to robić, e, i w końcu jak odejdziemy, jak dostaniemy to, to wtedy zacznę trenować i tak dalej. Jak na razie robimy strajk, nie? nie ma opcji, po prostu robimy strajk i mamy to gdzieś, co się dzieje, i prawdopodobnie po pół roku trzeba będzie zmienić znowu klub. I tyle, twoja prośba o transfer. E, dobra, czyli dostajemy informację, że przedyskutują, e, no i nie dostajemy zgody, pewnie, chociaż i tak już była za nas jedna propozycja. E, zobaczmy, e, zawodnicy z powodu gry w reprezentacji, przełożone spotkanie, Twoja prośba. E, Okej, okay. zdecydowali się spełnić moje żądanie, no to GG, pięknie. E, no to co, my wracamy teraz do treningów i będziemy po prostu. E, Ale zobaczcie, jak nam kariera przyspieszy. No to się przynajmniej rzeczywiście wydarzy, że kariera teraz e, nabierze tempa Mam nadzieję, że to Atletico będzie przegrywało teraz każdy mecz I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, niech przegrywa Ja nie mam zamiaru, słuchajcie, się tutaj tym przejmować Niech przegrywa, niech tego typa zwolnią No jak nie umie piłkarza wystawić na swojej pozycji To e, symuluj całość, oczywiście wracamy tutaj do formy, żeby inne kluby to widziały, eee, i czekamy na propozycje transferowe. Zobaczmy, bo one nie wyskakują czasami, e, więc warto co jakiś czas zerknąć do tego biura, czy jakiś mail nie przeszedł. To, co mnie boli, to to, że na kadrę nie zostaliśmy powołani, a nas chce FC Bayern München. E, no więc to jest ciekawy zespół, to jest fajny zespół. Pytanie tylko, jak ta drużyna wygląda, bo jeżeli ja mam pójść do Bayernu, który już jest jakiś rozwalony, to mi się też nie chce, nie? E, w sensie musimy dobrze dobrać ten zespół. E, więc zobaczmy sobie tutaj e, FC Bayern München e, i jak to się prezentuje. Jest. Pozwolicie, że przeczytam wam listę napastników: Lewandowski, Aspas, Skamak,ka Arp, Zirgze, Tirman, Capado, Hartman. To wszystko są nominalni napastnicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, Cztery pary napastników jest w stanie wystawić e, trener Bayernu Monachium. No to przecież to jest jakaś absurdalna sprawa. E, patrzymy w ogóle na skład: jest Kimis, jest Müller, jest Gorecka. To jest bardzo mocny zespół. No to jest fajna propozycja z jednej strony, z drugiej strony, ja się boję iść do klubów w którym jest tylu napadziorów, nie? No nic, pójdziemy tam. Pójdziemy tam, bo, bo to jest fajna propozycja. E, zaakceptujemy ofertę. E, jak ona się wydarzy, to przysumujemy sobie w kalendarzu do przyszłego sezonu. E, teraz spotkanie z Barceloną. E, o, wchodzimy na napad. Pięknie, Gra, gratuluję panie Simone. Wiecie, co to, jak na napad, to ja wejdę. Jak na napad, to ja wejdę i, 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 i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. E, wchodzimy za 19, czyli za Kunię. Niestety nie przegrywamy z Barceloną. Szkoda, no, ale ja oczywiście będę chciał dać z siebie wszystko, żeby tutaj gola strzelić, co ciekawe nie mogę przyłączyć się na siebie kamerą, fantastycznie, no ale teraz dostajemy pierwszą piłę, spokojnie, zagrajmy ją w dół, dobrze, e, tu naprawdę chcę zagrać fajne zawody, teraz niestety moja próba przejścia zablokowana, a potem nie udało mi się tego przejąć e, no i Barsa naciera, ale Jorente, no to jest piłkarz, którego będzie mi najbardziej żal e, po odejściu, bo to był naprawdę fajny zawodnik a też nie mamy tutaj wpływu na przykład na powiedzenia tego, kogo chcielibyśmy, żeby zespół ściągnął, co takie rzeczy ta kariera zawodnika może być czymś, co tak przywiązywałoby ludzi do gry. Wystarczyłoby zrobić system płatności. Bo ja rozumiem, że też pewne rzeczy muszą się opłacać i tak dalej, nie? System płatności, że po prostu e, zdobywasz punkty doświadczenia, ale je też możesz kupić. I za te punkty możesz kupować nie tylko skill i tak dalej, no zrobić to tak samo jak w NBA, no. To by przecież było naprawdę... E, fenomenalne, teraz ja daję piłę do boku, super, ehm, i proszę o dośrodkowanie, no nie dostałem go, Morata w ogóle kopnął się w, w, w czoło kolanem, ehm, ale to nie powinno nas interesować, bo skupiamy się na kolejnej akcji naszych rywali, Ricky Pucz, Ansu Fati, jest Ferran Torres, jest Bright White, ładne odegranie, no ja bym do Barsy poszedł, ale Barsa nas nie chce kupić, wiecie dlaczego? Bo Barcelona nas nie kupi, z tego powodu, że nie ma napastnika, bo my dostajemy propozycję, to była próba podania do tyłu. My dostajemy propozycje tylko od klubów, które napastników mają. Nie wiem, czy zauważyliście, bo te kluby mają w algorytmie, czy tam w, jakby w wytycznej od kompa, że mają kupować tylko napastników i kupują 15 napastników. Co więcej, jak my przejdziemy, oni i tak pewnie będą kupowali napastników. E, a nie dostaniemy propozycji z Barcelony, nie dostaniemy propozycji e, z żadnego klubu i, i tak to się będzie kończyło, mówię wam. To jest bekowe strasznie, ale taka jest prawda. Teraz dostaje piłę. No uciekaj, Alvaro, uciekaj. Wypuszczamy go na pozycję, a on może jeszcze Piło oddać, dostajemy to uderzenie z prawej nogi. Myślałem, że dostaniemy tą piłę troszeczkę inaczej, ale dobry strzał. Może uda się jeszcze tutaj z rzutu różnego coś. Proszę o dośrodkowanie. Ta piła leci nieźle. Wyskakuje, ale niestety jest zablokowany. Ale jeszcze to będziemy mieli. Poprosiłem o podanie głową, bo liczyłem, że to spadnie do mnie. Zgrywamy do góry. Jest Jorentę, możesz to podać. No daj to! Przecież tu nie mam nikogo! Świetnie! Lewa noga, uderzenie jest. Z... Ale wyjęte przez bramkarza. No ci golkiperze na wyższym poziomie trudności trzeba też przyznać, że... Kurczę, wiedzą co robić. E, to jest dobra piła, ale niestety strzał e, nie najlepszy. Tak czy siak doskakujemy do rywali, szukamy e, jeszcze możliwości odbioru tej piłki trochę wyżej. E, trzymam pressing zespołowy, no ale nie działa to do końca. O, proszę, teraz mogę się zmienić na swojego piłkarza. Fajnie gro. GG, naprawdę działa to wszystko solidnie. <laughs> No niestety, jak widać, to już są, to, to, to już nawet na zdrowie mi wpływa granie w ten doskonale dopracowany produkt. No i koniec gry, meczu, koniec meczu, no to już nie ma co. Nie gwizdasz jeszcze? A, bo musicie strzelić gola, no w sumie rozumiem. No, to prawda. No i teraz gwizdnie. Doskonale. Bawię się w tej karierze od paru odcinków doskonale. Niesamowite test. Jak można po prostu. Ach. No dobrze, dobrze, spokojnie. Yy, co się teraz dzieje? Teraz mamy tak naprawdę oczekiwanie na to, co wydarzy się z naszym transferem. Ja nie wiem, czy ja przeszedłem do tego klubu, czy nie, bo gra nie raczyła mnie poinformować. Eee, <noise> nie mamy pojęcia, co się dzieje, nie? Że to jest hit? Wchodzimy na lewą pomoc, swoją drogą. Eee, no i zobaczmy. To już, szczerze wiedziawszy, ta, ta seria to już jest komedia bardziej niż, niż coś na poważnie i coś, coś fajnego, nie? Bo... No, no, jest to beka straszna. E, oczywiście będę robił te treningi, bo musimy być w tych treningach, żeby to miało sens. E, no dobra, mam coś. O, dotyczące moich występów. Super, fajnie, wszystko jest w moich rękach. No, byłoby w moich rękach, gdybyś mnie typie wystawiał na pozycji. E, czy, czy ja zostałem sprzedany cokolwiek? Czy ja się dowiem? Nie wiadomo, nie wiadomo. Nikt nic nie wie. Media milczą. Mail milczy, prasa wszystko milczy. Co za absurd. Co, co za absurdalna sytuacja to jest to jest po prostu hit, nie? Dobrze, że ta kariera menadżera przynajmniej działa. Znamy, wiemy, wiemy jak działa, ale przynajmniej działa, bo to to nie można powiedzieć, żeby działało. To jest jak, jakaś taka kijowa wersja demo. No, nie mogę teraz ani poprosić ten, dobra. Wiecie co? Eee... Tu się przekonamy o wszystkim. Tu się przekonamy o wszystkim, bo ja, ja już naprawdę nie mam pytań, nie? Jakby m mogę mówić wszystko 55 raz, ale czy jest sens? No właśnie. A i no przecież. To jest, to jest po prostu taki absurd, więc ja czekam, zobaczymy, czy nas sprzedadzą. Jeżeli nas nie sprzedadzą, to w jutrzejszym odcinku po prostu. Znaczy w jutrzejszym, w kolejnym odcinku po prostu zmienimy klub i tyle, nie. Bo ja, ja naprawdę chciałbym. Chciałbym cokolwiek wiedzieć, ale nie wiem nic. Jest tu reprezentacja Włoch. Ale wiecie co? To jest Bo to są jakieś mistrzostwa albo coś. Więc zobaczymy. To jeszcze jest czerwiec. Tak jest, więc nie wiemy jeszcze, czy przeszliśmy, czy nie. No dobra, to trzeba trenować, bo czekają nas bardzo istotne mecze w kadrze. No, ale na kadrze to jesteśmy lubiani, ale tu nie wiadomo, czy jesteśmy lubiani, bo jesteśmy jeszcze w klubie. Powołanie do reprezentacji, jestem powołany, dobrze, bo mogliśmy jeszcze tego powołania w ogóle nie mieć. Więc fajnie, że Mancini przynajmniej ma web. Eee, chociaż we Włoszech to już mógł go stracić, eee, więc gramy w jakiś. Czekajcie, zaraz zobaczymy w czym gramy, bo ja nie wiem trochę co to są za rozgrywki. Mistrzostwa Świata. Eee, nie, to jest euro, czyli gramy na euro. W grupie mamy Finlandię, Czechy i Węgry. Oczywiście to jest rozbite pomiędzy dwa sezony, więc nie wiemy jak to będzie wyglądało. Eee, mamy oczywiście kolejny e, trening do zrobienia, ale musimy go zrobić teraz tu, bo to już jest zapomniane, że umiemy robić te treningi, bo przecież już nie jesteśmy w klubie. Spokojnie. spokojnie, wszystko ma sens, wszystko ma sens, spokojnie, spokojnie. Robisz te same jednostki na kadrze, ale nie może tego zapamiętać gracz, że robisz te same jednostki na kadrze. Spokojnie. Symuluj całość. E, jesteśmy zatem podstawy jedenastce, to ważne. No i gramy z Czechami w Mistrzostwach Europy. E, interesuje mnie pozycja. No i przynajmniej tu się wszystko zgadza. Zatem w kolejnym odcinku widzimy się już na Euro 2024.